Witam, witam. Tym razem polecam książkę znowu patriotycznie polskiego Hilka, który tym razem jeszcze większa starość, bo początek wieku XX, ale no i do tego momentu są pociągnięte te właśnie te dzieje parlamentaryzmu angielskiego. Jest to książka bardzo godna polecenia, dlatego że takiej holistycznie zrobionej książki, która jest w miarę normalnie napisana o parlamentaryzmie angielskim, który jest dosyć skomplikowany i tonie w mroku przeszłości i tak dalej, jest mało. I po polsku wiele jest błędnych sądów o tym, co tam się dzieje. Ja pamiętam, że jak musiałem pisać, chciałem pisać doktorat o Robercie Walpole'u, moim ulubionym brytyjskim premierze i uważanym za jednego z pierwszych brytyjskich premierów, jeśli nie pierwszego w nowoczesnym tego słowa znaczeniu, to musiałem to wszystko sam rozgryzać z różnych ochłapów, dlatego że brytyjscy historycy mają taką kiepską manierę, że oni nigdy nie porównują dziejów swojego parlamentaryzmu z innymi. A porównanie i zrozumienie to jest praktycznie to samo. Więc to jest ogromny problem. Więc tutaj mamy to. Dlatego, że Konopczyński interesował się także oczywiście polską historią, a także bardzo, bardzo także szwedzką historią, szwedzkim Riksdagiem. I jak funkcjonował Riksdag, jak funkcjonował ten stary Riksdag, tak? Stående Riksdag, czyli ten stanowy. I Anglikom udało się zrobić coś takiego, że najpierw udało im się stworzyć reprezentację narodową, że poseł uważał się za reprezentanta narodu, a nie swojej klasy społecznej, czego się właściwie nigdzie indziej nie udało zrobić, co jest ciekawe i warto to podkreślić. Wszędzie indziej, na przykład szwedzki parlament, na przykład w XVII czy XVIII wieku, miał bardzo fajną cechę, że oprócz prester, czyli księży, oprócz adelstandet, czyli szlachciców, oprócz borgar, czyli burżuazji miejskiej i oprócz to zasiadali także bender, czyli włościanie, czyli niezależni ekonomicznie chłopi. Ale mimo to był to nadal parlament stanowy. I w związku z tym w dawnych czasach różni autorzy typu Mably na przykład we Francji w późnym XVIII wieku uważali, że bardziej naturalny jest stanowy parlament. Więc parlament brytyjski był bardzo długo nierozumiany. Montesquieu myślał, że rozumie ten system. Voltaire mu sprzyjał, bo sprzyjał Anglikom, ale też nie do końca go rozumiał. Mably uważał, że to się nie przyjmie na dłuższą metę, bo jak reprezentacja ponadstanowa, jak to? Tak, warto to podkreślić. I warto też podkreślić właśnie to, jak bardzo wędrował cenzus wyborczy, wędrował w to i w to. W obie strony, nie tylko w jedną. Jak prawo świeckie się bardzo z wielkim trudem oddzielało od religijnych pokus mówienia ludziom, co mają myśleć, tak, w sprawach religijnych, przez Tudorów i Stuartów na przykład. O tym, jak parlamentaryzm najpierw był w średniowieczu wrogi monarchom i było, że albo parlament, albo król, ale w końcu królowie się zorientowali, że można skorzystać, użyć władzy parlamentu. Nie trzeba się z nim przepychać, można użyć tej władzy. Czyli znowu przekroczono pewną barierę, których w innych ustrojach nie przekroczono, że król nie musi walczyć z parlamentem. Oczywiście wielu monarchów to robiło, ale nie musieli. Także na przykład Wilhelm III był ostatni, który używał weta królewskiego właściwie. Potem był, chociaż nadal można używać, nie powiedziałem, że nie. Czyli po 1707 chyba nie ma weta. Potem Wilhelma już nie było, ale Anna użyła weta, Anna Stuart. I potem z kolei była zasada Wilhelmowi III Orańskiemu podpowiedziano, że lepiej byłoby dobierać ministrów wyłącznie z tych, którzy w parlamencie są, czyli znowu użyć tej władzy oddolnej od parlamentu,
monarchowie szwedzcy i inni, którzy mieli do czynienia, czy nasi nawet, nie rozumowali w ten sposób, co ciekawe. Więc jest to dosyć unikatowe. Więc przez to, że właśnie Konopczyński porównuje parlamentaryzm brytyjski z innymi nowożytnymi parlamentaryzmami i protoparlamentaryzmami, to mamy spojrzenie dużo lepsze, głębsze i kiedy ja pisałem o Robercie Walpole'u, to musiałem sam to wszystko rozgryzać z tych różnych autorów, bardzo dobrych autorów brytyjskich, jak Basil Williams na przykład, autor książki The Weak Supremacy o Anglii między 1715 a 1762 rokiem. No i tak dalej, ale musiałem sam to wszystko rozgryzać. Także bardzo polecam Starość, ale wznowiona. Nie wygląda na starość, bo to jest reprint. Jest jak najbardziej na czasie, wszystko się zgadza. Także nie wszystkie książki Konopczyńskiego są takie, według mnie takie super, super, ale ta jest. Także naprawdę bardzo polecam, ponieważ ona trochę tłumaczy, jak to wszystko rosło, prawda? Jak te wszystkie zwyczaje się pojawiały. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz. Bardzo wiele ludzi w XVII-XVIII wieku brzydziło się partiami politycznymi. Natomiast parlamentaryzm nie może działać bez partii politycznych. I zanim się to ukształtowało, to, że muszą być te partie polityczne, minęło bardzo dużo czasu, to też jest bardzo ciekawy wątek w tej książce. Także polecam i podpisuję się wszystkimi czterema kończynami za tą książkę. Ja mam problem z Konopczyńskim, jak on pisze na przykład o epoce saskiej, bo on jest zbyt krytyczny wobec epoki saskiej, wobec Sasów na polskim tronie. Jest też zbyt krytyczny w stosunku do Prus. Ma zbyt wiele złudzeń, jeśli chodzi o Szwecję i Turcję, ale jeśli chodzi o parlament angielski, to wymiata facet.